Słuchajcie, jak pamiętam, ktoś ostatnio prosił mnie o to, żebym zrobił test miejski po aktualizacji miniaka dwójki. I wygląda na to, że damy radę dzisiaj. Znalazłem takie miejsce, które no jest dość ciekawe. Jest to typowe bando. Wziąłem ze sobą też kładę FPV, za chwilę go odpalę. Ale tutaj przelecimy parę metrów, dlatego że to jest bardzo dobre miejsce. Także ze względu na to, że mamy, słuchajcie, tutaj co? Mamy tutaj połączenie starego z nowym. Troszeczkę polecę do przodu. Trochę w dół. Tak jak teraz. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda z tej perspektywy. Ustawimy sobie tylko balans bieli. Kamera. White balance. Jest w porządku. Wydawało mi się, że nie jest ok, ale jest. Teraz polecimy sobie, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tutaj wyburzono taki stary obiekt i pewnie w tym miejscu powstanie coś nowego, ale to wygląda kosmicznie po prostu. Zobaczcie, ile tego gruzu tutaj jest. I to jest jeszcze nie wszystko. My się teraz wzniesiemy. Ja za chwilę się cofnę, tylko chciałbym się tak cofnąć, żeby nie zahaczyć o jakieś drzewko, żeby pokazać, jak to wygląda. I zrobimy sobie testy zasięgu dzisiaj i transmisji, czy jest wszystko w porządku, czy nie. A rzadko nagrywam w mieście, dlatego że trzeba mieć tutaj też inny zestaw. Jestem bardziej mobilny. Tak to wygląda. Już dawno miałem tutaj polatać FPV w tym miejscu i dzisiaj chyba będzie ku temu dobra okazja. Polecę jeszcze tam kawałek. Tam jest takim miejscem ten komin, ciekawym. Jestem w tej chwili zaledwie 60 metrów. Myślałem, że jestem dużo dalej. Wysokość muszę troszeczkę sobie zwiększyć, bo jesteśmy za nisko. Można przyhaczyć o drzewo albo o dach. Ten cały obiekt w centrum miasta wygląda kosmicznie. I tutaj powstaje na pewno Lidl, ale czy coś powstanie więcej, to zaraz zobaczymy. A przede mną nie ma nic, oprócz tych budynków, które są jeszcze troszkę dalej. Tutaj widać, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jakość połączenia, wszystko gra i miniarz zachowuje się ok. Pomimo, że dzisiaj jest trochę chłodno. I druga rzecz, że wcale nie jest tutaj tak bezwietrznie, bo wiatr mamy. Dobra. Będziemy sobie wracali dokładnie po tej linii, czyli cały czas do przodu. Moją intencją jest to, żebyśmy wrócili do przodu teraz tak. Jestem na wysokości 80 metrów. Możemy się delikatnie obniżyć. Ten plac budowy dzisiaj jest nieczynny. Nie widziałem tam ochrony wcześniej. A zapytam tego kierownika, czy nie chciałby trochę zdjęcia, mu tutaj zrobię. Dzięki temu może coś fajnego by się jeszcze dało zrobić, na przykład polatać FPV w środku Lidla, a zanim go skończą. No i tak to wygląda. Także jakość jest ok, jak dla mnie. Nie widzę tutaj żadnych komplikacji. Wszystko wydaje mi się jak najbardziej w porządku. Dron już tutaj do nas dolatuje, już go tu ładnie słychać. Jest bardzo wysoko. Na tych ujęciach wydaje się być bardzo nisko, ale tak nie jest. Dobra, obrócimy się. Także wyobrażam sobie, co się dzieje, jak jest wojna i faktycznie tych gruzów jest znacznie więcej, bo całe miasta tak wyglądają. To, co mamy tutaj, to jest zaledwie jakaś marna część. Zaraz polatam FPV i to sprawdzę. Ale słuchajcie, podsumowując, mogę powiedzieć tak, jest wszystko ok, jeżeli chodzi o miniacza. To jest trzecia miejscówka. To, czego doświadczyłem, to jest jedna rzecz, a mianowicie mrozi go na mniej więcej pół sekundy od czasu do czasu, nie za długo. I druga rzecz, której doświadczyłem też, to, że gimbal nie zawsze pracuje stabilnie. Czasami jak na przykład mam kamerę w dół, nie wiem, czy teraz to będzie akurat widoczne, ale jak mam kamerę w dół i się przemieszczam z nim, polećmy tutaj do przodu teraz, to zdarzają się takie sytuacje, że ten gimbal nie zachowuje się tak, jakby się chciało. Co prawda latałem z filterkiem Sunny Life i to też może mieć wpływ na jakość pracy, ale tutaj zobaczcie, faktycznie lecę do przodu, przystopowałem i czasami ten gimbal jeszcze dodatkowo wykonuje takie ruchy, przyruchy. Teraz jest ok akurat, jak to nagrywam.
Także tak to wygląda. Za chwilę podlecę już do nas, wylądujemy i polatamy też trochę FPV. Niesamowity teren, ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że tu jest aż tak. Tu nawet cały budynek, zobaczmy jeszcze ten budynek, on zdaje się będzie wyburzony. Tu wygląda tak, jakby ten budynek, jestem w tej chwili na 30 metrach, był otoczony przez gruzy. Mamy lot numer 2. Nagrywam w tej chwili. Wzniesiemy się na mniej więcej 40 metrów. To powinno wystarczyć. Ok, mniej więcej jesteśmy. I to, co chciałbym zrobić teraz... Czekajcie, muszę sobie dobrze ustawić, trochę lepiej ustawić to. To jest nawiązać się do tej budowy, bo tu jest budowa Lidla. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś powstanie. Wygląda to naprawdę zacnie i fajnie, ale tam z tyłu jest ogień, dlatego że mamy też jedną rzecz, mianowicie takie gruzy, gdzie mógłbym polatać FPV. I chciałem to przyczaić, jak to wygląda. Dlatego teraz wykorzystamy ten fragment do tego, żebyśmy poobserwowali też ten fragment miasta. Dobra, myślę, że można tędy przelecieć. I mamy spojrzeć sobie w dół, żebym zobaczył, czy to ma sens, jeżeli chodzi o loty FPV. Jak na razie jestem na 200 metrach, dron jest w takiej przestrzeni otwartej. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. Wszystko gra i wygląda to naprawdę dobrze. Tu spokojnie można polatać. Ten teren jest idealny pod FPV. Można dotrzeć tędy i zaraz się tam chyba wybierzemy. Tu widzę jeden cały masyw, jeżeli chodzi o gruzy. Tutaj drugi, dobra. Troszeczkę gimbala dam niżej. Wygląda to, kurczę, makabrycznie. I tu nie było żadnej wojny, po prostu to wyburzyli. Teren w centrum miasta, który może być całkiem nieźle wykorzystany. Ja pierniczę. Wygląda to kosmicznie. Dobra, wrócimy sobie w prawo. Czy sklep powstanie tylko w tym fragmencie, blisko mnie? Natomiast tutaj ten plac jest mega duży pod inwestycje. Tu jeszcze może bardzo dużo powstać rzeczy. Jestem na 58 metrach, trochę wysoko, ale chciałem się skupić bardziej na kadrowaniu niż na omijaniu przeszkód. Park maszynowy mają zacny i ta praca tutaj bardzo szybko przebiega. Przed chwilą zamroziło mi na moment, ale tutaj jeżeli chodzi o transmisję, nic się nie dzieje, wszystko gra. Jestem w tej chwili 200 metrów. Możemy polecieć jeszcze w kierunku tym. Może byśmy polecieli jednak po drugiej stronie, nad terenami zielonymi. Chciałem zobaczyć, jaki byłby zasięg w tamtą stronę. Tutaj mam parę drzew i może by trochę hałasować nam, ale sobie staniemy może tak. Teraz widać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz zasięg. Tu wygląda to naprawdę bogato. Nie ma żadnego mrożenia, nic się nie dzieje. Możemy na tej wysokości przelecieć nad siłką, na którą chodzę. Tak. Na te hale trzeba uważać, bo tam czasami zdarzają się zakłócenia. I tutaj gdzieś mamy takie wyższe... Tu mamy jeden wyższy obiekt, na który trzeba uważać. Wrócimy sobie w takim razie tak. Latam mniej więcej do 300 metrów i widzę, że jest wszystko ok, jeżeli chodzi o zasięgi. W tym miejscu mi w ogóle nie mrozi. Wygląda to bardzo ładnie. A może są takie odczucia, że przez dosłownie ułamek sekundy się obraz mrozi, ale niedużo. Jestem na 50 metrach, mogę się delikatnie obniżyć i do niego podlecieć.
jest gitara. Przynajmniej tu nie mam żadnych negatywnych objawów. Tam, gdzie lataliśmy wcześniej, było więcej drzew i może stąd się to też wzięło. Teraz też mam takie lekkie opóźnienie, dosłownie lagowanie takie na pół sekundy. Dobrze. I to jest to, co chciałem osiągnąć. Nie wygląda to źle. Będziemy lądowali tutaj, a za chwilę zrobimy jeszcze jedno miejsce, żeby mieć skalę porównawczą. Jestem w tej chwili na 40, chciałbym być na 50 metrach. Dobra, tak jak teraz. Jest w porządku. To, co mamy zrobić, przede wszystkim to dolecieć do szkoły. Jestem idealnie na prostej w tej chwili. Chciałbym dolecieć, żeby sprawdzić, czy faktycznie mrozi obraz, co jest zasięgiem. Wiele osób mówiło mi o tym, że nie za dobrze się sprawuje miniak po aktualizacji. Jedziemy w takim razie. Mam tryb w cine. Jestem na 50 metrach, czyli jedyne, co mi zagraża w tej chwili, to ptaki, bo tutaj nie mamy żadnych wyższych budynków. Oddaliłem się na 120 metrów. Idealnie przede mną jest w tej chwili zarówno szkoła, jak i dron. Obraz jest idealny, nic się nie dzieje. Chciałbym polecieć nad szkołę. Moim planem było to, żeby dolecieć mniej więcej 300 metrów do szkoły i w tej chwili ją mamy. To jest to. I teraz doświadczyłem na tych 300 metrach faktycznie pierwszego mrożenia obrazu. A mam opóźnienie mniej więcej pół sekundy. Tych drzew jest niewiele. Dobra. Teraz spróbujemy się zwrócić bokiem. Faktycznie mam opóźnienie. Nie za duże, mniej więcej sekundowe, ale jest to opóźnienie. Polecimy sobie bokiem. Tu wszystko gra. Dzisiaj jest chłodny dzień. Wydawało się, że będzie cieplej. Ale niestety nie, jest kurczę zimno i ubrałem się jednak zbyt lekko jak na takie warunki. Muszę troszeczkę wrócić. Jak oddaliłem się na mniej więcej 300 metrów, miałem takie doświadczenia, że zaczyna mi mrozić obraz. Ale w tej chwili jest ok. Teraz polecimy w stronę kościoła. I dalej, gdyby się udało minąć wiadukt, to byłoby bosko. Tutaj jest po drugiej stronie torów tylko jeden taki komin. Chciałbym dolecieć mniej więcej na 300 metrów, może 350. To jest całość tutaj. Trochę wieje na tej wysokości. Dobra, w tym przypadku już nie mrozi, aczkolwiek mam dosyć dużo drzew i wróciłbym chętnie. I wrócimy sobie teraz nad linią kolejową. Ja tutaj się troszeczkę przybliżę do tej linii. Trochę mrozi ten obraz. Faktycznie nie jest dobrze z tym. I to na pewno nie jest moc obliczeniowa urządzenia mobilnego, tylko faktycznie zasięg. Fakt, że ja tutaj mam dużo drzew. W tej chwili jestem 200 metrów od siebie. Słyszę już miniacza. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. To, co zaobserwowałem, to mniej więcej po 300 metrach miałem albo lagowanie, albo faktycznie sygnalizację, że jest słaby sygnał. Jeszcze wszystko zależało oczywiście od tego, jakie były przeszkody w mieście. Czy to gałęzie, czy jakieś linie, czy inne przeszkody, ale mniej więcej zasięg realny to jest około 300 metrów, gdzie można miniakiem operować. Zresztą nie widać go, taka jest prawda i
nie ma się co czarować, że ten dron jest przeznaczony do dłuższych lotów, jeżeli chodzi o cykl miejski. Pewnie gdybym stał wyżej, byłoby znacznie lepiej, ale to, co osiągnąłem, widzieliście na filmie. Dzięki za uwagę, pozdrowienia i wszystkiego dobrego. Kończąc, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić również do skorzystania z moich warsztatów online. Jest szereg warsztatów darmowych, są też warsztaty premium, zarówno produktowe, na przykład z Mini 2. Mamy też warsztaty aplikacyjne, czy to fotograficzne, czy związane z zarabianiem. Od stycznia działa też stały program edukacyjny, który nazywa się Team 250 gramów szczęścia dla osób, które zaczynają przygodę i latają małymi dronami lub planują zakup takiego drona. Prośba o sprawdzenie wszystkich linków w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.